Historyczny Ślązak. Dziś o historycznej granicy śląsko-zagłębiowskiej na Brynicy. No, jak się okazuje, granicy nie takiej oczywistej. Granicy historycznej, ale czy w każdym przypadku tak oczywistej? Okazuje się, że nie. Wybierzmy się do Szopienic. Wybierzmy się na spacer ulicą Sosnowiecką, no, czyli prowadzącą w kierunku Sosnowca. Idąc, czy też jadąc rowerem, mijamy Stawy Morawa i Hubertus. Dochodzimy do granicy Katowic i Sosnowca. No właśnie, no co jest? A gdzie jest ta Brynica? No idziemy dalej, jesteśmy w Sosnowcu. My idziemy, mijamy po lewej stronie miejsce pamięci, płytę, która upamiętnia wkroczenie Wojska Polskiego na Śląsk w roku 1922. Jesteśmy w Sosnowcu. Idziemy jeszcze parę kroków, no i jest most na Brynicy. Most znajdujący się w miejscu mostu, gdzie kiedyś Wojciech Korfanty witał generała Stanisława Szeptyckiego na czele Wojska Polskiego. No ale coś tu jest nie tak. To ten Szeptycki wkraczał z Sosnowca do Sosnowca. No, coś nie gra, prawda? Tu powinna być granica. Okazuje się, że dużo wcześniej minęliśmy granicę Katowic i Sosnowca. Ta granica nie przebiega dziś na Brynicy. No, dlaczego, skoro Katowice są miastem śląskim, a Sosnowiec małopolskim, zagłębiowskim? No, winowajca, sprawca tego paradoksu znajduje się kilkaset metrów od nas i jest to Stadion Ludowy w Sosnowcu. Stadion Ludowy, który kiedyś nie był w Sosnowcu. Budowa Stadionu Ludowego zaczęła się w roku 1954, a zakończyła w roku 1956. Ale o dziwo, nie był to Stadion Ludowy w Sosnowcu. Był to Stadion Ludowy w Szopienicach, na Śląsku. W roku 1960, tuż po tym, jak z końcem roku 1959 włączono Szopienice do Katowic, przeprowadzono tam korektę tej historycznej granicy. No właśnie po to, żeby Stadion Ludowy znalazł się w Sosnowcu. I tak też jest do dziś. Granica Katowic i Sosnowca wcale nie jest tą dawną historyczną granicą Śląska i Zagłębia. Takich przykładów można podać więcej. Chociażby Czeladź. Miasto położone dziś w powiecie będzińskim, kiedyś u zarania swej historii była miastem śląskim. Podobnie jest z dawną wsią Milowice, dzisiaj dzielnicą Sosnowca. W średniowieczu, w XIII wieku, Milowice raz należały do księstwa opolskiego, a innym razem do księstwa krakowskiego. Tak więc okazuje się, że ta granica na Brynicy, granica historyczna dzieląca Śląsk od Zagłębia, nie w każdym miejscu i nie w każdym okresie historycznym jest aż tak bardzo oczywista. Granice tych regionów, tych krain historycznych są w pewnej mierze płynne. Tak było w średniowieczu, czego dowodzą przykłady Milowic i Czeladzi, i tak jest też w czasach znacznie nam bliższych, czego dowodzi ta zmiana granicy Katowic i Sosnowca.